Mori, Mori. Hej, hej. Oto najbardziej wyczekiwany film na kanale. Kolejny odcinek ciekawostek o Jar Jarze. Zatem zapraszam Was na ten odcineczek, z którego dowiecie się m.in. o zamrażaniu Binksa w karbonicie. Gotowi? No to zanim przeskoczymy do filmu, to zapraszam na Instagrama i oczywiście na stronę osus.pl. A teraz już lecimy do Jar Jara. Ciekawostka numer 1. Podczas jednego z fragmentów gry The Force Unleashed, rozgrywającego się na Kaszyku, możemy znaleźć zamrożonego w karbonicie Jar Jara. Podobno jest on wzorowany na prawdziwej rzeźbie wykonanej przez jednego z fanów. Trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę stosunek wielu fanów do tej postaci, jest to wyjątkowo satysfakcjonujące rozwiązanie i wyjątkowo satysfakcjonujący easter egg. Ciekawostka numer 2. Jako że postać Binksa nie była zbyt lubiana, wiele hejtu przelało się także na aktora wcielającego się w tę postać, czyli na Ahmeda Besta. Sytuacja wyglądała podobnie jak w przypadku Haydena Christensena, J.K. Lloyda i Kelly Marie Tran, czyli odtwórczyni Rose Tico. Warto podkreślić, że skłonności do przelewania winy za nieudane poprowadzenie postaci nie jest tylko domeną fanów Gwiezdnych Wojen, gdyż profesjonalni aktorzy często zmagają się z natłokiem negatywnych opinii o otrzymaniu kontrowersyjnej roli. No ale jakoś mam wrażenie, że w przypadku Star Wars aktorzy dostają szczególnie mocno od pseudofanów. Całkiem niedawno, wiele lat po zakończeniu trylogii prequeli, Best przyznał się, że pod wpływem reakcji mediów i tego, jak skutki jego negatywnej sławy oddziaływały na jego życie prywatne, był gotowy skoczyć z mostu, aby popełnić samobójstwo. W końcu zdołał jednak wrócić do normalności i teraz wspomina swoją rolę Jar Jara jako ciekawe przeżycie. Co więcej, najpewniej wróci do Star Wars. Poprowadzi gwiezdnowojenny teleturniej dla dzieci na antenie Disney+, ale przebrany w kostium Jedi, a nie jako Jar Jar. Zresztą historia załamania nerwowego Ahmeda Besta zasługuje chyba na osobny film, bo facet powiedział sporo na temat problemów, jakie dręczą fandom Gwiezdnych Wojen. Ciekawostka numer 3. Nie sposób wymienić ciekawostki o Jar Jarze i nie wspomnieć o wszystkich teoriach mówiących, jakoby rzekomo Binks miał być Lordem Sithów. Zwolennicy takiej teorii argumentują swoje zdanie kilkoma scenami z filmów, w których to Jar Jar miałby rzekomo pokazywać swoje skrywane zdolności. Między innymi moment, kiedy wskakując do jeziora na Naboo, wyskakuje uprzednio na kilka metrów w górę. Innymi często przytaczanymi przez spiskowców scenami są te, w których Jar Jar staje za Palpatinem. Bez większego namysłu popiera nadanie Palpiemu nadzwyczajnych praw w Senacie Galaktycznym. Trochę jak na Węgrzech teraz, tylko kto tam był Jar Jarem? Nieistotne. Przy większości zgromadzeń stoi tuż obok Palpatina. Ktoś nawet dopatrzył się scen, w których Binks porusza ustami, jakby bezgłośnie coś mówił. Mowa też często o przytaczanej wypowiedzi George'a Lucasa, który uważał, że Binks miał mieć większą rolę w trylogii prequeli. Ale to wszystko ściema. Chcecie osobny film, w którym rozbrajam teorię o Darthu, Jar Jarze na czynniki pierwsze? Ciekawostka numer 4. Jak praktycznie każda postać z uniwersum, Jar Jar miał mieć początkowo inny wygląd i koncepty różniły się od finalnego designu postaci. Twórcy co prawda dość mocno wzorowali się na wstępnych koncepcjach przy tworzeniu jego wizerunku, ale w internecie można znaleźć kilka ilustracji dość odmiennych od ostatecznego wyglądu postaci. Wstępne wizje Binksa posłużyły także przy tworzeniu niektórych innych postaci z wyścigu Bunta i w Classic na Tatooine. Ciekawostka numer 5. Każdy, kto interesował się Gwiezdnymi Wojnami już za czasów premiery Mrocznego Widma, z pewnością pamięta, jakie kontrowersje budziła postać Binksa. Jak wiemy, Ganganin został stworzony głównie z myślą o młodszych widzach i z zamiarem późniejszego sprzedawania zabawek z jego wizerunkiem. Starsi fani nie byli zadowoleni z tego faktu i powszechnie uznali Jar Jara za postać niezwykle irytującą i po prostu nieśmieszną. Mimo tego faktu, cel Lucasa został spełniony, gdyż postać Binksa w finalnym rozrachunku stała się jedną z większych sukcesów marketingowych w historii świata Star Wars. Powstała cała masa gadżetów z tą postacią, ale bezapelacyjnie najgorszym gadżetem ever jest Jar Jarowy lizak. Tak, dobrze widzicie. No i już. Przypominam, że macie teraz siedzieć w domach i bawić się Star Wars, odwiedzać nasz serwer Discord, grać w gry i czytać książki i komiksy, zresztą nie tylko Star Wars. Jeśli znacie jakieś inne ciekawostki o Jar Jarze, możecie pisać o nich w komentarzach. Może powybieram z nich materiały na kolejny odcineczek? Więcej o tej postaci można przeczytać na stronie osus.pl. Link jest oczywiście w opisie filmu. Zapraszam także na Instagrama i Facebooka Biblioteki Osus. Trzymajcie się, uważajcie na siebie
Uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Pa, pa.